30 listopada wspominamy błogosławionego Jana Zwercelli, prezbitera i generała dominikanów. Jan, zwany Niemcem, urodził się na początku XIII wieku w Mosso Santa Maria w diecezji Vercelli. Wstąpił do zakonu kaznodziejskiego w Paryżu pod wpływem błogosławionego Jordana z Saksonii, będąc już doktorem obojga praw, znanym jako doskonały mówca i profesor teologii na Uniwersytecie w Paryżu. Odznaczał się przenikliwością umysłu, wiedzą, roztropnością i słodyczą oraz bezwzględnością w sprawach celibatu. Założył klasztor w Vercelli i został jego przeorem. Następnie był wikariuszem generalnym na Węgrzech i prowincjałem Lombardii. Mianowany biskupem Bośni, wyjednał sobie zwolnienie z tej godności. 7 czerwca 1264 roku obrano go szóstym generałem zakonu. Był równocześnie inkwizytorem, legatem i ambasadorem papieskim oraz doradcą papieża Klemensa IV. Przez 20 lat był przykładem dla braci. W pieszych podróżach wizytował klasztory, pojawiając się w nich bez wcześniejszej zapowiedzi. Zachęcał braci do studiowania, ubóstwa i przepowiadania Ewangelii. Krzewił nabożeństwo do Najświętszego imienia Jezus. To dzięki jego gorliwości papież Grzegorz X konstytucją Nuper In z 20 września 1274 roku powierzył dominikanom szerzenie czci do Najświętszego imienia Jezus. Jedną z decyzji Jana jako generała zakonu było zarządzenie, aby w każdym kościele dominikańskim znajdował się ołtarz poświęcony temu imieniu. W sprawach teologicznych Jan często zasięgał rady świętego Tomasza z Akwinu i dbał o zachowanie jego nauki. Uczestniczył w soborze w Lyonie w 1274 roku. Dbał także o kult świętego Dominika. Wzniósł jego grobowiec w Bolonii, ozdobiony rzeźbami Mikołaja z Pizy i przeniósł tam jego relikwie. Odmówił przyjęcia godności patriarchy jerozolimskiego. Wielokrotnie, lecz bezskutecznie prosił o zwolnienie z urzędu generała. Zmarł w Montpellier 30 listopada 1283 roku. Jego ciało zostało spalone w XVI wieku w czasie wojen religijnych. Papież, święty Pius X, potwierdził jego kult 7 września 1903 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Jana na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.